I kolejny odcinek ruszył, kolejne nagranie i kolejny mój pomysł, mój temat, o którym wspomniałem w poprzednim filmiku. Witam Was, tak z biegu, że tak powiem. Nawet w poprzednim nagraniu zapomniałem mojego słynnego oświetlenia użyć, no i tej lampy, ale mam nadzieję, że nie wyszło to. Tak przyglądałem, że to było okej. Słuchajcie, to ja Adam Raźnik, jesteście na moim kanale Malowanie Krok po Kroku. Malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Dzisiaj będzie tematem tego odcinka, powiem tak. Miałem tutaj, mam wpisane tutaj o raz, dwa, trzy, tam osiem chyba pytań od Was i jakichś tam sugestii na to, żeby... Ale pomyślałem, że jest tak ważny temat, o którym wspomniałem wcześniej i o tym błędzie takim, który popełniamy, że jednak to wzięło górę i w tym nagraniu chcę o tym powiedzieć, żeby to zabrzmiało, wybrzmiało i żebyście tutaj chętnie trafiali, chętnie mnie pytali, chętnie ze mną się kontaktowali, bo ja będę Wam odpowiadał na Wasze pytania, na Wasze wątpliwości, a szczególnie powiem Wam, jak zarabiać, jak to zrobić, żeby po prostu w końcu... I to słuchajcie, od razu powiem, na wstępie powiem taką rzecz. Nie jest to, nie będzie to dla tych, którzy już potrafią, tam wiecie, malują już od 5-18 lat, czy tam jakiegoś dłuższego czasu, tylko będzie dla wszystkich. Na każdym etapie, na każdym poziomie, na którym jesteś, będziesz mógł, że tak powiem, spróbować swoich sił, a może nawet nie spróbować, bo to trzeba nie próbować, tylko to trzeba po prostu sprzedawać. Wspominałem ostatnio o tym, że wszystkie rozpoczynające się biznesy, wszystkie firmy, które startują, to po prostu zaczynają od tego, żeby zatrudnić sprzedawców. Te osoby, które... Bo sprzedaż napędza po prostu koniunkturę, napędza obroty, napędza po prostu dobrostan, dobrobyt, tak? Jeżeli chcesz w tym momencie, w którym jesteś, kiedy jeszcze nie masz nazwiska takiego, no chociażby jak ja już należę do tej grupy, chociaż jeszcze cały czas na dorobku, chociaż mimo wieku, ale słuchajcie, ja mam życzę tego stanu takiego i takiego poziomu w sensie mentalnym, to głównie, bo to wszystko mentalne, od tego się zaczyna, tu musi być. Tu musi być wiara, tu musi być motywacja, tu muszą być te podstawowe myśli, podstawowe dążenia, pragnienia, o takie rzeczy tu muszą się znaleźć w waszym i sama wiara, bo nawet wiara i po prostu przekonanie o tym, że to na pewno zrobicie, na pewno to się uda zrealizować. To po pierwsze. Po drugie powiem o takim błędzie, który popełniamy właśnie na każdym etapie. Artysta, który... Bo o tym musiałem przesłonić. Bo my musimy, tak jak powiedziałem o tym, że wszystkie biznesy startujące, wszystkie fortuny wzięły się najpierw od sprzedaży. A my, czyli nasz status, nasze bycie artystą, żyjącym ze swojej pasji, zarabiającym na tej swojej pasji, musi też po prostu mieć, sprzedawać po prostu swoje wytwory. No nie możemy sobie pozwolić, tak jak Van Gogh, całe życie malować, chociażby Van Gogh malował tylko tam niecałe tam 7 lat powiedzmy. No mam nadzieję, że my będziemy dłużej, ja to już robię długo, dużo dłużej niż Van Gogh, a jednak nie sądzę, że będę... Dobra, żeby się skupić na temacie, raczej, kurczę, weź się zgarść. Czyli tak, po pierwsze, chodzi mi o to, że musimy być sprzedawcami, jednocześnie artystami i sprzedawcami. A najpierw, na początku nawet, kiedy tą ścieżkę rozpoczęliśmy malowania i tej doskonalenia się w tym fachu, ale musimy równolegle jak gdyby być sprzedawcami, musimy też o tym pamiętać, bo jeżeli będziemy mieli sprzedaż, to będziemy mogli się rozwijać, bo jeżeli będziemy mieli przychody, dochody z tego tytułu, że będziemy sprzedawać te obrazy, to będziemy mogli dalej malować. No, nawet tam teraz sobie takie zapisałem pytanie od któryś z osób, że fajnie by było, bo by się coraz bardziej doskonali, ale jednak jakieś tam, no nie wiem, nieważne, że nie może sobie pozwolić na to, żeby malować więcej, kupować podobrazy, płótien. Jest taki sposób prosty na to, że można po prostu, nie trzeba kupować samego podobrazia. Nie o tym miałem, kurczę, nie o tym miałem. I można sobie poradzić, ale mi chodzi o tą samą generalną taką rzecz, że po prostu musimy zarabiać na tym, żeby móc sobie malować, tą pasję rozwijać. Czyli tak, podstawowy błąd taki, który popełniamy, to, że dopóki nie będziemy mieli nazwiska już jakiegoś statusu w tej ważności, wielkości, powiedzmy, tego naszego artyzmu, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby malować, jak to się mówi, uduchowione obrazki, które
pytanie, nie wiem, czy to dzisiaj to jeszcze to pokutuje, że artysta to, to jest taka osoba, która, wiecie, no, nawet niejednokrotnie oglądając takiego malarza abstrakcyjnego, to przekonanie ogólne, tam, czy jak to większości społeczeństwa, czy tak powiem się wyrażę, to jest takie, że a to są bohomazy i takie coś, to ja też bym mógł namalować. To nie może być taka sztuka dla sztuki, nie może być malowanie dla malowania, tylko to musi być taki, nawet jeżeli chcecie robić tego rodzaju obrazki, bo ja was do tego też zachęcam, bo to sama radość życia i sama radość malowania ma w tym się zawierać, no ale żeby zarabiać, żeby sprzedawać obrazy, to musimy dotrzeć i ten obraz musi ten klient, jak już wspomniałem wcześniej w nagraniu, chcieć go kupić. A jak to sprowokować i spowodować, żeby ten klient, nasz ten przyszły klient chciał go kupić? Ja mam dzisiaj, chciałem ten odcinek poprowadzić w ten sposób, żeby go nawet zatytułować, jak sprzedać swój pierwszy obraz. Pierwszy, kolejny, jak sprzedać swoje obrazy. Metoda jest prosta. Jak powiedziałem, to tak jak jest ze wszystkim, no nie wiem, bo ktoś powie, to wszystko kwestia ceny. Nie. Cena jest nieistotna w tym wszystkim, bo jak klient, wasz przyszły zleceniodawca, czy ta osoba, która od was ten obraz kupi, będzie jej się podobał, będzie coś widziała w nim wartość, to niezależnie od ceny go kupi. I dlatego wiele osób mi pisze, że na przykład, wiele razy się spotykam z tym, że malujecie obrazy i nawet znam takie osoby, które malują obrazy po kosztach albo nawet poniżej kosztów, czyli na przykład namalowanie obrazu, tam pod obrazie, farby, już nie mówiąc o czasie włożonym na malowanie tego obrazu, są dużo bardziej kosztowne niż, czy cena ich jest dużo wyższa niż cena, za którą sprzedajecie ten obraz. Tak nie może być. To po prostu nie ma sensu. Bo, no, to musi być przychód, musi być większy od kosztów. No. Nie ma. To jest zasada ekonomii, której nie przeskoczymy. No, po prostu tak musi być. Można zrobić, ja też taką akcję kiedyś zrobiłem, że można zrobić, sprzedaję po kosztach, moja praca za darmo, ale to zawsze tam jednak tam było minimalnie, bo sam fakt tego, że to nie były tak jeden do jednego, tak, że koszty na przykład 20 lejtram, czy pod obrazie, 5 zł to są farby, wernik tam 50 groszy i tak dalej, liczę, że i obraz będzie, czyli koszty na przykład będą 30 zł, to go sprzedam za 32. No to tam zawsze tam było, tam 4, załóżmy, że jak było koszty 30, no to go sprzedam za 60, no ale to dla prostego odbiorcy i tak jest cena taka, no nie sprzedaje artysta, nie sprzedaje obrazu za 60 zł, czy tam za 100 nawet, czy tam za 200, tak? Tak jak ja to robiłem. Ale nie o tym chciałem. Podstawowy błąd, podstawowa zasada sprzedaży jest taka, żeby klient chciał to kupić. Ja taki wymyśliłem pomysł mam na to, żeby na ten pierwszy obraz, żeby wam sprzedać taki pomysł na sprzedanie swojego pierwszego obrazu. Sprzedać pomysł na sprzedanie. Najlepiej to zrobić pierwszy raz, jeszcze jesteście zalęknieni, macie obawy co do tego, no jak tego klienta znaleźć, przecież nie pójdziecie na ulicy, nie staniecie i nie będziecie sprzedawać swojego obrazu. Klient musi mieć w tym czuć wartość. Najlepiej to zrobić w ten sposób, że albo pierwszy obraz sprzedać komuś z rodzinie, albo komuś ze znajomych. Ja mam wiele sposobów na to, ale na przykład podam wam kilka takich podstawowych rzeczy, które możecie spróbować wykorzystać to u siebie. Że na przykład spotykasz się z wujkiem, ciocią, kolegą, koleżanką, nawet bratem, siostrą, nie wiem, kimś tam bliskim, czy mamą, tatą, dziadkiem, babcią i powiesz jej tak, słuchaj babciu, zrobię ci portret, namaluję ci portret i nie musisz mi za niego płacić. I mówię to na każdym etapie, teraz na tym jesteście. I oczywiście wam w tym pomogę. Ale jak go namaluję, spodoba ci się i będziesz chciałabym za niego zapłacić, tak? Zgadzasz się? Jest to już po pierwsze motywacja do tego, że musisz namalować obraz jak najlepiej, żeby był podobny i tak dalej. Babcia jest osobą, która na pewno ci zapłaci, nawet jeżeli to podobieństwo będzie znikome, czy tam brat, czy tam tata, czy mama, czy nie wiem, czy wujek, ciocia. Natomiast ty się będziesz jednocześnie doskonalić, na przykład w sztuce portretu, a jednocześnie będziesz miała tą motywację do tego, żeby to namalować dobrze. Ja ci podpowiem sposoby na to. Możesz oczywiście, nie wiem, inny pomysł. Babcia czy ciocia lubi
zaoferuj babci, czy tam cioci, czy no, czy tam siostrze, czy bratu, czy siostrze, kuzynce, koleżance, że namalujesz jej kwiaty, które lubi, na przykład jakiś obraz kwiatowy, ty się będziesz dalej tym doskonaliła i ten, jeżeli jej się spodoba, ty będziesz też chciała, czy chciał oddać ten... To jest taki pomysł bardzo mało obarczony małą dozą tego niepowodzenia, tak? No bo nawet nie mówię o tym, że jeżeli ktoś ci da za to pieniądze, ale ty nabierzesz te odwagi na to, żeby po prostu spróbować. Ja na przykład powiem ci, że jest jeszcze kolejny walor tego, żeby malować takie, w ten sposób proponować sprzedaż obrazów, bo wtedy, jeżeli na przykład masz zadany temat, tutaj teraz uciekamy od tego pełnej dowolności i pełnej otwartości na to, na nasze działania twórcze, kreatywne, na płaszczyźnie obrazu, bo nikt nam tego, wiecie, to jest tylko sobie amuzon, daje upust mojej wenie i mojemu natchnieniu twórczemu, czy tam jak to zwał, ale tutaj jest cel, jest temat, wyznaczony temat i musisz go zrealizować, że jeżeli babcia chce irysy, kwiaty irysy, albo tam storczyki, storczyka, czy tam gminy, to musi być ten kwiat, to nie może być co innego. I tu masz wyzwanie przed tobą stojące, żeby jak najlepiej namalować te kwiaty, żeby to były te kwiaty, o które babcia lubi, tak? Czy jeżeli postanowisz, że namalujesz portret wujka, albo cioci, albo syna tam koleżanki, czy córki koleżanki, to musisz też, masz takie wyzwanie. Oczywiście koleżanka, wujek, ciocia, podejrzewam, że ci zapłacą za ten obraz i tyle, ile będziesz chciała, bo sam fakt, że to będzie ich, może mniej udany twój obraz, bo to jesteś na początku drogi, ale ja ci pomogę też, napiszesz do mnie, ja ci pomogę, ja ci doradzę, jak to zrobić, żeby to było podobne, żeby... Oczywiście sobie załóż tam też, że wiesz, ja na przykład sobie mogę pozwolić na to, żeby na przykład komuś zaproponować namalowanie portretu, nawet jakiejś tam konwencji, nie wiem, kino albo tam Toszenki, tam kogokolwiek, i na przykład wyznaczyć sobie na to termin, tam tydzień, dwa, czy tam nawet parę dni, tak, jeżeli to jeszcze zrobię na przykład techniką jakąś tam szybko schłoną, czy tam farbami jakimiś akrylowymi, a nie na przykład innymi. Natomiast ty musisz sobie taki termin dać, żeby wiesz, żeby sobie to spokojnie zrealizować, żeby mieć czas na to, żeby ucząc się zrealizować ten temat, tak? Ja ci podpowiem później same sposoby, jak ten temat zrealizować. Tylko jeżeli ty będziesz miała taki, czy miał wyzwanie takie, miał ten temat zadany, wiedział, że za to dostaniesz kasę, to sobie tam jedziesz, później nieźle zaśpiewasz jeszcze, jak ci się to uda, to będziesz miał taką motywację, taki kurczę power wtedy i taki kurczę po prostu entuzjazm do malowania kolejnych, że to wcale nie będzie dla ciebie trudne. Takie łatwe, dlatego kiedyś jak ja studiowałem jeszcze, jak byłem młodym twórcą, młodym artystą, to mówiono, że ten nasz świat sztuki, ten nasz świat malowania, ten autorski, ten taki indywidualny, unikatowy, to było to super malowanie, takie nasze, dlatego zostaję artystą, żeby tak malować, a to, co tam wiecie, portret na zlecenie, jakieś tam kwiatki, tak jak mówię, dla babci czy cioci, to była chałtura, tak? Potraktuj tą chałturę, żeby nie było dla ciebie tematu, nie możesz do tego podchodzić, żeby to był temat mniej tam, wiesz, jelonki na rykowisku i tam, ale to musisz namalować, bo tylko potraktuj to jako wyzwanie, tak? Jakby to, nie wiem, gdzie, jakby to malował, nie wiem, Van Gogh. Tak samo Van Gogh nie patrzył, czy to są słoneczniki właśnie, czy tam jakiś pejzaż, czy portret, tak? Każdy traktował z różną emocją, z różnym entuzjazmem, takim, wiecie, zaangażowaniem, tak? Dlatego zaangażuj się i, bo to zaangażowanie jest, od razu widać po obrazie, jak mi przysyłacie obrazy i są takie, wiecie, bez, nie chcę teraz tutaj krytykować, kogo tam mówię tak ogólnie, anonimowo, ale, bo też one są na jakieś tam różne momencie tej realizacji, ale że są takie surowe, jakieś takie blade, no to widać, że za mało jest tego zaangażowania, takiej emocji, tak? Tam nie ma kontrastu, nie ma jakichś tam napięć takich, wiecie, że widać, że tam jest poszukiwanie tego koloru, tych niuansów, takich, wiecie, po prostu to od razu w obrazie widać. Dlatego moje obrazy, na przykład, ja nie mówię teraz o sobie, że ja kurczę, żeby to nie zabrzmiało, że ja genialny kurczę, facet, a tam takie tam kosy w stanie na południe.
Nie, to chodzi o to, że po prostu widać, no, na obrazie widać, że jak widzisz obiad, że jest trafiony, tam zatopiony, że po prostu jest kompozycja ładna, fajnie tu się wszystko trzyma, jedno z drugim relacjonuje i tak dalej. Są te napięcia, są te kontrasty, te niuanse gdzieś tam jeszcze gdzieś między tym. Jest ta zabawa z światłocieniem, jest zabawa tymi kontrastami barwnymi tam i tymi właśnie walorami, odcieniami różnymi kolorów. To od razu to wiecie, to inaczej wygląda niż malowane tak bez emocji, bez jakiegoś tam, no tak, będę malować, będę się zaangażować, bo to bardzo kocham. No dobra, to jest prawie że. Także ten pierwszy obraz to powinien być w ten sposób, albo te takie obrazy, które jedna rzecz jest jeszcze taka, jeżeli na przykład inaczej do tego podchodzicie też, to mówię do tych osób, które na przykład pracują sobie na etacie, czy są już tam na, to wy różne miały osoby oglądacie, wiem, że jesteście już, niektórzy z was są na emeryturze, czy tam po prostu już się nie zajmują zawodowo, nie pracują, ale traktują to jako pasję i tam fajnie by było, no, maluję to głównie dla siebie, jak tam się znajomemu, znajomej komuś tam w rodzinie spodoba, bo powierzę na ścianie i to może tam przy okazji, właściwie to raczej prezentuję niż kupię, niż sprzedam, ale spróbuj odnaleźć tę przyjemność, tak? Takie sprzedawanie, bo najważniejsze jest to w tym sprzedawaniu obrazów i w ogóle w każdej sprzedaży, żeby klient był zadowolony i ty, żebyś był zadowolony. To nie może być tak jak ten przykład, że ty sprzedajesz po kosztach i nawet poniżej kosztów i właściwie to pozbywasz się tylko po to, żeby ten się tam cokolwiek wróciło z tych pieniążków, bo już nie masz nic. Chociaż uważam, że brak pieniędzy to jest jedynym bardzo dobrym motywatorem, bardzo dobrze wpływa na ten mięsień kreatywny człowieka, że po prostu brak gotówki zawsze mnie dopingował i zawsze potrafiłem uruchomić wtedy takie mechanizmy, takie po prostu odnaleźć takich sposobów na zarobienie kasy, sprzedanie obrazu, że po prostu to jest niesamowite. Chociaż wam tego nie życzę, żebyście, wiecie, przymierali głodem i wtedy kup obraz, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że żebyście raczej mentalnie tam znaleźli taki sposób, żeby ja na przykład dzisiaj wpadłem na genialny pomysł zrobienia, ale o tym muszę powiedzieć. W malowaniu nie chodzi o to, żeby nie wiem, może się wyraziłem. W tym zarabianiu pieniędzy na obrazach nie chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze. Nie chodzi o to, żeby zarabiać. Chcesz zarabiać, ale nie. Tylko to nie może być twoim podstawowym założeniem, że ty będziesz teraz zarabiać pieniądze. Ty masz namalować dobry obraz, tak jak ci powiedziałem, bo malujesz go dla cioci i wiesz, że jak się cioci spodoba, to na pewno go kupi, bo ciocia, tam będzie na tym właśnie ciocia Zofia Kocibrzycka, a nie Renata Kowalska, tak? Ty nie kupisz, jeżeli namalujesz ten obraz i będzie to Renata Kowalska, a Renata Kowalska nie jest twoją ciocią, a będzie Zofia Kocibrzycka, która jest twoją ciocią, to ciocia na pewno go kupi. Dlatego tak samo jest z obrazami, które sprzedajecie w tym. Jeżeli na przykład malujesz, uczysz się malować kwiaty, to tak jak powiedziałem, jeżeli chcesz sprzedać te kwiaty, właśnie te ulubione kwiaty tej osobie, którą sobie tam zaproponowałeś, że ten obraz namalujesz, to będziesz się starała, żeby ten obraz, to były te kwiaty, tak? Chociaż to też, to jest tak temat szeroki, tak muszę dużo, że tak powiem, na dużo, wielu aspektów trzeba dotknąć, żeby z tym się pogodzić i żeby to się wszystko jak gdyby zazębiło, no bo teraz tak, malujesz dla cioci portret i jeszcze musi mieć ten walor taki artystyczny, żeby to było fajne kolorystycznie, żeby to było dobre malarstwo i tak dalej. To się wiele rzeczy takich składowych musi złożyć, żeby to ten efekt uzyskać. Czyli sprzedać obraz, to dobrze sprzedać obraz cioci, tak? Bo jeżeli będzie to piękny malarski obraz, piękny portret właśnie z naszej cioci, której będzie zachwycona, że tak podobna, że po prostu to ciocia zapłaci każde pieniądze, nawet jeżeli i w tym momencie nie na to nie stać, to ci powie słuchaj Adam, to jest po prostu ten obraz, ja ten obraz muszę mieć. To jest po prostu jak żywa tam wyglądam na tym obrazie i tego wam właśnie życzę, żeby wasz odbiorca, żeby wasz klient, żeby tak reagował i z taką przyjemnością to ja po prostu, ja ci wiesz co, możemy tak zrobić, ja ci zapłacę ile chcesz? 1200 zł, dobra, to jest dużo dla mnie, bo ja mam 600 zł emerytury, no ale ja ci zapłacę te 1200, tylko mi nie rozłożysz na 6 lat, dobra? Dzisiaj dam ci 200, no dobra, dzisiaj dam ci 400, bo tam mam trochę zaoszczędzone,
i jeszcze tam w dwóch ratach tam trzeci resztę. Czyż nie o to chodzi w tym, żeby tak obrazy sprzedawać? Oczywiście później zamiast cioci będzie pan Kowalski, pan Nowak i tak dalej. Będą kolejni, albo pani jakaś tam, albo firma, która będzie robiła wystrój do nowa.